ciepełko dzisiaj, 13 stopni na plusie. Chyba zaraz kurtkę ściągnę, bo już się trochę zgrzałem. Mam podgórkę. Podgórkę mam w tej chwili. Witam wszystkich serdecznie. Witajcie na kanale Poznaj Kraj TV. Witajcie ponownie. Ostatnio postanowiłem zajrzeć w dawne archiwum. No i okazało się, że znajduje się tam trochę materiału, którego jeszcze nigdy nie opublikowałem. Materiał miał być w cyklu Ucieczka w teren. Starzy wyjadacze kanału Poznaj Kraj TV znają ten cykl Ucieczka w teren. Natomiast postanowiłem go wrzucić obecnie w cykl 1000 miejsc Polski z racji tego, że ucieczka w teren, ten projekt został zakończony, natomiast postanowiłem przekształcić go w 1000 miejsc Polski. Także łapcie te stare odcinki. Ja za chwilę zajrzę jeszcze w dokładnie w opcję materiału, kiedy został nagrany, ponieważ wydaje mi się, że było to minimum 3 lata temu. Zaczynajmy. Ciekawie przygotowany punkt odpoczynku. Pierwszy raz się spotykam z takim miejscem w Polsce, żeby był właśnie odpoczynek dla koni, żeby był właśnie odpoczynek dla wycieczki konnej. No ale z tego, co się orientowałem, znajduje się na szlaku. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywa. Tutaj pod spodem będzie wyjaśnienie. Ja tutaj nie będę odpoczywał. Idę dalej. Mój cel, Pierunkowy Dół. O dziku można też poczytać. Słuchajcie, zajrzałem w opcję materiału filmowego, tego, który właśnie teraz oglądacie. Okazało się, że nagrałem go 4 lata temu. Słuchajcie, 4 lata temu, jak ten czas szybko płynie, to jest normalnie nie do ogarnięcia. Ale żeby nie przedłużać, lecimy z tematem. Ciąg dalszy. 4-letni materiał, który uchował się w archiwum na laptopie. Okazuje się, że jak się trochę pogrzebie w dawnych katalogach, no to można wynaleźć jeszcze takie cukiereczki. Nie Lepice, ciąg dalszy, 1000 miejsc Polski. Punkt odpoczynku dla wycieczek podróżujących konno. Te pale oznaczają miejsca, gdzie można zacumować konia. I tuż obok ławeczka do odpoczynku i szereg tablic informacyjnych. Możemy sobie poczytać. Okazuje się, że dzik jest zwierzęciem podlegającym sezonowej ochronie. Zabłądziłem. Ścieżka się skończyła. Chyba będę teraz szedł na GPS-a. Pójdę na razie tędy. Po lewej stronie jest Pierunkowy Dół. Już zaczyna być widoczne obniżenie. Może jakoś dojdę. Musicie wiedzieć, że dobre, solidne buty na wyprawy
teren to podstawa. Ja opowiem o swoich w kolejnych odcinkach. Nie wiem dokładnie w którym, ale na pewno o swoich butach opowiem. Jakie mam, ile w nich chodzę i jak się sprawują. Jest jakiś drogowskaz. Ale to nie jest mój kierunek. Mój jest przeciwny. Jurajski raj jest w tamtą stronę. Ja natomiast kieruję się w tamtą. A ścieżki nie widzę. Pierunkowy dół. Liczne wychodnie skalne, na których okoliczni uprawiają wspinaczkę skałkową. Ta wygląda nawet jak jakieś pozostałości, jakieś ruiny po zamku. No i po prawej w tym miejscu ścianka wspinaczkowa, ubezpieczona. Sytuacja trochę się ustabilizowała z trudnością trasy. A ja przyszedłem z tego grzbietu, przeszedłem grzbiet, skałki i tędy prosto do pierunkowego dołu. Szukam miejsca, żeby się posilić. Ale tutaj sucho nie będzie. Może przy tym drzewie. Tutaj się posilę chwilowo. I z powrotem wąska ścieżka na trasie. Buty nie dość, że muszą być solidne, to jeszcze wytrzymywać dużą wilgoć, która znajduje się w ściółce lasu. Pajączek się wspina. Garb tyńczyński ma to do siebie, że oprócz tego, że jest bardzo niepozorny, to kryje w sobie mnóstwo ciekawych obiektów. Kwestia tylko wyszukania tego w książkach. No i w internecie też można się dowiedzieć co nieco. Ja wiem, że jeszcze dużo mam w garbie tęczyńskim do zobaczenia i będę to sukcesywnie realizował. Okej, dotarłem do wychodni skalnych w pierunkowym dole. Po lewej stronie jest już to miejsce, do którego zmierzam.
wlazłem w jakieś krzaczory, nie dość, że stromo, to jeszcze mokre liście pod spodem, kamyczki, cały czas zjeżdżam, przydałyby się tutaj jakieś kijki, ale nic, nikt nie mówił, że będzie łatwo. No, jestem już blisko wyjścia. Kierunkowy dół. Trochę mnie to kosztowało sił, żeby tu dotrzeć. Ale specjalnie wybieram takie miejsca właśnie. Takie miejsca, o których mało kto wie, a jak już wie, to nawet się to nie zapuszcza. Już chyba wiem, skąd wzięła się nazwa kierunkowy dół. Każdy, kto tu wszedł, klął pewnie do pierona, gdzie ja przyszedłem. Trasa zaczyna się robić coraz trudniejsza, coraz mniej dostępna. Tutaj ścieżki nie ma. Należałoby pochylić się na jednym bardzo ważnym tematem, który opiewa historia już kilku tysięcy lat. Mam tutaj na myśli piramidy w Egipcie. Słuchajcie, do dzisiejszego dnia powstanie tych piramid w Egipcie, mam tutaj na myśli tych słynnych piramid, które znajdują się blisko stolicy Egiptu, czyli Kairu. Otóż powstanie tych piramid na dzień dzisiejszy wciąż nie zostało wyjaśnione. Po co oni targali te wielkie ociosane głazy i układali właśnie w takie piramidy? Jeszcze do dzisiejszego dnia nie udowodniono i do końca nie wyjaśniono, ale tutaj pojawia się kolejna ciekawostka. Otóż okazuje się, że w Grecji znajdują się dużo starsze piramidy, które obecnie liczą ponad 4000 lat. Ponad 4000 lat, słuchajcie, ułożone w jedną kupę kamienie, które człowiek swoją własną ręką ociosał. No i wracając jeszcze do Egiptu, słuchajcie, ostatnio w egipskich mumiach znaleziono coś takiego, co się nazywa kokaina. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kokaina pochodzi przecież z Ameryki Południowej. Więc jak ona znalazła się w Egipcie? Dokładniej, takie właśnie resztki kokainy znaleziono w grobowcach nad Nilem. Kokainy pochodzącej z roślin z Ameryki Południowej. Także słuchajcie, jak widzicie, jeszcze dużo zagadek jest niewyjaśnionych.